Rok 1982. Hiszpania. Dla polskich kibiców i zespołu Antoniego Piechniczka bardzo szczęśliwa, choć dwa pierwsze mecze z Włochami i Kamerunem kończą się bezbramkowym remisem. W ostatnim spotkaniu grupowym strzelamy jednak Peru 5 goli i awansujemy do kolejnej rundy. W meczu z Belgami najjaśniej lśni gwiazda Zbigniewa Bońka. Najpierw wykorzystuje świetne podanie Grzegorza Laty i potężnym strzałem z dystansu po raz pierwszy pokonuje bramkarza rywali. Potem polskiemu napastnikowi udaje się ta sztuka jeszcze dwukrotnie. Bezbramkowy remis z ZSRR daje nam awans do półfinału. W drugim na tym mundialu spotkaniu z Włochami za otrzymane wcześniej żółte kartki nie gra Bońek. Za to na boisku jest Paolo Rossi. Najlepszy strzelec mistrzostw zdobywa 2 gole i to rywale grają w finale. A rywalem Polski w meczu o trzecie miejsce jest Francja.
Trójkolorowi, którzy w półfinale przegrali po rzutach karnych z Orofem, są zmęczeni. W dodatku na boisku nie ma ich największej gwiazdy, Michela Platini. Biało-czerwoni skrzętnie to wykorzystują, wygrywając 3-2.